Witam wszystkich w tym wietrznym dniu. Chciałem odpowiedzieć na kilka pytań, które tam się pojawiły. Pierwsze to jest na temat okna w garażu. Jaki jest wymiar? Wymiar to jest 200 na 60, to jest wymiar okna. A wymiar wnęki, no to w sumie i tak wszystko jest pod wymiar, tak, no to zrobiłem 200, a wysokość od belki do cegły jest 78, no bo liczę na jakiś parapet, jakieś ocieplenie, tak, żeby ta 60 spokojnie weszła. Wysokość osadzenia tego okna, ja chciałem, żeby to no jakoś zgrywało, chociaż no, tutaj miałem jedynie do wykorzystania góry okna i góry drzwi, bo te drzwi normalnie w projekcie są z lewej strony, z tyłu. Także no akurat do równej warstwy. Tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Na ósmej warstwie jest belka. Także tam jeszcze w centymetrach od chudziaka pan się pytał, to mogę to zmierzyć. Tylko też to nie jest adekwatne z czyimś tam położeniem, bo nie wiem jak on wysoko zaleje tego chudziaka, bo tu jest dwie warstwy, jakby dwa kanoldy są odkryte. Także tu jest 1,50 m od chudziaka do okna. No wiadomo, że tutaj gdzieś 16 chyba centymetrów liczyłem, styropiąc posadzką. Chyba, bodajże, mogę zmierzyć, bo tutaj sobie kreskę zaznaczyłem. Nie, 19 centymetrów. Także to jeszcze odejdzie. I w temacie otworu na bramę garażową. No tutaj zrobiłem niby 2,5 metra. 251 dokładnie, centymetr zostawiłem luzu. Może trochę mało, ale myślę, że wystarczy. W górę jest od chudziaka 2,40. No to do jakby tego poziomu zero w garażu, czyli do tej gotowej posadzki, jest 2,20 od nadproża do tego. Także no brama garażowa jest bodajże 2125, jakiś taki wymiar na 2,5. Także myślę, że jeszcze jakiś styropian tutaj przylepimy do tego, żeby zakończyć, no żeby to było ocieplone. No, także to. Tutaj też były propozycje, żeby na przykład zamienić, nie wiem jak to nazwać, taki ten korytarz czy przejście do garażu z łazienką. Tutaj to ma 165, łazienka ma 160, tak, no by była troszkę większa, no i by było okno, zgadza się, tylko no ten korytarz jakby byłby taki ciemniejszy i tutaj jest wejście do dalszej części z tego wiatrołapu. Także no nie wiem, tu by było bezpośrednio z wiatrołapu do łazienki, no nie wiem czy to jest dobry pomysł. Zawsze coś tutaj wieje, nie wiem, człowiek wyjdzie powiedzmy spod prysznica. No może, no nie wiem, mi się wydaje, że zimno by było po prostu. I druga sprawa, no z kanalizacją, nie każdemu pasuje tutaj to wyjście. I jeszcze temat wentylacji. Wentylacja jest tutaj z tego komina, co tutaj będzie, i ona jest ciągnięta tutaj górą, tam kwadratem czy rurą, i wchodzi nad drzwiami. Także gdyby to się przesunęło, no to z automatu jeszcze więcej tych rur byśmy musieli dołożyć, albo by musiała być rura centralnie w górę nad dach. No i ten korytarz byłby ciemny wtedy do tego garażu. Fakt, że tam jakoś dużo by się go nie używało, no ale nie wiem, czy
przychodzimy powiesić kurtkę czy coś takiego, no nie, bo tam raczej taką funkcję to by pełniło to pomieszczenie. Załóżmy, że tu jest szafa, jakieś wieszaki i coś. Zresztą każdy robi jak uważa. Niektórzy tak samo rezygnują z tego kawałka ściany dotąd, bo tutaj są te drzwi, i ze spiżarni, i robią taki otwarty salon bardziej. Ale to też, jak to woli. I w temacie tych słupów. Na tą chwilę u mnie mają 27 warstw. Więcej nie wiem, ile tutaj wyjdzie, bo tu jeszcze idzie belka i potem będzie podciąg. Także to już chyba mi się wydaje, że jakby więcej nie pójdzie. Także 27 warstw razy 6 sztuk na warstwie w tym murku. I tutaj mamy po dwie cegły, też 27 warstw. Także tam podpisałem pod komentarzem, że więcej tych, około 500 tych cegieł, ale to raczej nie wyjdzie tyle. Ja gdzieś około tylu kupiłem, bo dużo idzie na podłożenie pod belki. No ja no nie żałuję tej cegły, a tych okien jeszcze jest do podłożenia i no i jest już dużo włożone, jakby nie było. Pod każde nadproże, nad garaż. Nie wiem jeszcze jak mi wyjdzie poziom tu tego, czy nie będę musiał całej ściany dookoła murować. Także no idzie tej cegły. I proponuję, jak już ktoś chce, to kupić jakąś lepszą. Ja na początku miałem taką z poza okrąglonymi narożnikami. No była równiejsza, dużo lepsza. Potem miałem taką zdobyczną od kogoś. No to już jest nierówna, fakt, że była tańsza, ale no nie jestem zadowolony z niej. Ta wygląda ładniej. Prawie że jak klinker, bym powiedział. Tak, także to. I nie pamiętam, co tu by jeszcze było. Wiem, że na pewno były te pytania. Także z tym kominem to też warto przemyśleć. Ja dołożyłem jeszcze dwa kanały wentylacyjne, oprócz tych, co były. No i ten komin tutaj, co będzie zasilał okap. Ten jeden kanał, a drugi jakby wentylacyjny dla tego pomieszczenia. Także już zwolnił mi się jeden kanał z tamtego, że mogę go wykorzystać u góry. Także to by było w temacie. Myślę, że nie ma co tutaj dłużej siedzieć, bo jest zimno. Także trzeba jechać do domu. Zamykanie takie trochę prymitywne, ale działa. Jak mawia klasyk, jak coś jest głupie, ale działa, to nie jest głupie. Z busa też jestem zadowolony.